Klaps. W zdrowym ciele, zdrowy duch. Słuchajcie, przed nami zajęcia ruchowe. Przyjechała do nas pani Ilonka. Pani Ilona z wykształcenia jest fizjoterapeutą i bardzo się cieszę, że może wam przekazać tak ważną wiedzę, jak się ruszać, jak ćwiczyć, aby nasze ciało było zdrowe. Wszyscy wiemy doskonale, ile czasu spędzamy przed komputerami, czy to my, czy to dzieciaki przed jakąś grą, czy to dorośli w pracy, tak? Ile czasu spędzamy w pozycji smartfonowej, czyli nasz kark jest pochylony. Pani Ilonka na to wszystko ma radę. Słuchajcie, przed nami 12 zajęć sportowych. Będą one przeróżne, będą ćwiczenia, będą tańce. Dzisiaj pierwsze zajęcia wprowadzające rozgrzewka. Słuchajcie, zadania były trudne, ja ich nie wykonałam. Bardzo dobrze, że byli nasi wolontariusze, oni nas wsparli. Słuchajcie, przygotowujemy się, strój sportowy, tak, nie jakieś dżiny. Dresik ubieramy i możemy ćwiczyć. Mam nadzieję, że z wielką przyjemnością wykonacie te ćwiczenia. Jeżeli czegoś wam się nie uda zrobić dzisiaj, to nie ma problemu. Zajęcia będą dostępne na YouTubie, nie będą one usuwane. Może sobie co jakiś czas je włączyć i spróbować wykonać te ćwiczenia. Słuchajcie, może ja też spróbuję, co? Chyba powinnam. Więc bierzemy się do pracy. Wy przed komputerami, ja zaraz tu kończę nagranie. Też się biorę za ćwiczenia. Powodzenia. No to dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie na pierwszych zajęciach z aktywności ruchowej. Dzisiaj na zajęciach pokażę rozgrzewkę. Chciałabym, aby tą rozgrzewkę sobie prowadzić przed każdymi zajęciami, które będą w kolejnych odcinkach, ze względu na to, że musimy przygotować aparat ruchu do tego, aby móc wykonywać dalsze czynności, czy zabawy, czy jakieś inne aktywności ruchowe. Więc zaczniemy sobie od głowy, więc ręce na barki. Bym poprosiła o to, abyśmy powtarzali po mnie to, co ja będę pokazywała. Jeśli coś będzie źle wykonywane, ja podejdę i będę pokazywać. Dobra? Także luźno, czujcie się, ok? Żebyśmy się nie krępowali, dobra? Mam nadzieję, że już za godzinę wszyscy będą bardziej odważni. Dobra, stajemy teraz kroku. I teraz tak, stopy ważne nie są do zewnątrz, tylko do wewnątrz, prosto. Ok, i uwaga, głowa, pełne krążenie, robimy sobie pełne, cała szyja, żeby się zakręciła i 5 w jedną i w drugą stronę. Staramy się, żeby głowa chodziła, dobra? Głowa, nie ruszamy, nie barki, nie bioderka, głowa, tu mamy głowę, nie? Lena, dobrze pamiętam? Czy Maja? No, to bardzo blisko było. Dobra, i do boków. I uwaga, do boków znowu. Nie idzie bark, tylko idzie ucho do barku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A timer włączyła jeszcze coś, żeby wiedzieć, kiedy czas? Tak. Dobra. Do środka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I w sufit. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jak mamy rozgrzaną głowę, to co następnie moglibyśmy rozgrzać? Plecy. No, plecy, barki. Tutaj mamy barki, nie? I uwaga, robimy krążenia ramion. Ja sobie przejdę do przodu, żeby nikogo nie uderzyć. Do przodu. Mocne, pełne wymachy, proste. Zrób sobie krok do przodu, żebyś na krzesła nie zaleczyła, nie? Raz, dwa, trzy. Pełne, Patryku. Całość. Cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10, tył. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I teraz na wysokości barków, znowu mały rozkrok. I uwaga, przed czym uczulam? Nie idziemy w dół z łokciami, tylko idą na równi, dobra? Do tyłu, tak, że poczujemy z tyłu łopatki. Mamy coś takiego jak łopatki i tak, żeby one się razem ze sobą stykały, dobra? Raz, 2, 3, 4 i 5, wyprost. Raz, 3, 4, 5, wyprost. Raz, 2, jedziemy. 3, 4 i 5, wyprost. Uwaga, zobacz. Hop, czujesz? Mhm. O, widzisz? Łokcie muszą być tutaj, nie? Łokcie muszą być w ten sposób i do tyłu. Na wysokości, dobra? O, świetnie. Starszaki wiedzą. O, bardzo ładnie. Pierwotka, super. Tutaj trochę dalej od klatki piersiowej. I wyprost, nie? Wyprost do tyłu. Czujemy łopatki, jak się ładnie stykają?
Tak, ze sobą. Dobra, ręce. I mocno, krążenie. Pewnie na WF-ie macie, co? Coś takiego podobnego jako rozgrzewkę. Zobacz, palce w palce, jak do robienia modlitwy. I uwaga, idzie do góry, na dół i pełne krążenie. Pokazuję powoli. Świetnie. I teraz w szybszym tempie. I uwaga, góra, dół. Mocno, mocno, mocno. Całe paliczki palców rozgrzewamy. Obie ręce do góry. Zginamy za siebie zginamy rękę. Chwytamy za łokieć i przyciągamy do tyłu, do szyjki. Świetnie, bardzo ładnie. Pięknie. I uwaga, druga. Dwa, trzy, cztery, pięć. To są dobre ćwiczenia dla osób, które lubią siedzieć przy komputerach, nie? Żeby rozgrzać troszeczkę i nie mieć pleców okrągłych, nie? Tak zwanej wady postawy. Trenerka. I tak jak tutaj Majka zaczynała, jedziemy całe krążenie, nogi są proste w kolankach. Stopy do przodu, Arek. Rasta stopy. I druga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra. Kolak. I do środka. Dziesięć w jedną, dziesięć w drugą. Męczące? No. I druga? Róbcie sobie przerwę, jak ktoś potrzebuje, dobra? I pamiętamy o oddychaniu, ok? Jak oddychamy, to prawidłowo, w jaki sposób, wiecie, czy nie? Oczywiście, idźcie napić. Głęboki wdech nosem i wydech ustami. To jest dobre dotlenienie organizmu, żebyśmy nie mieli zakwasów. Stopę. Cały stop skokowy. Druga. Nie druga noga, druga strona. Drugą stronę koło. I teraz druga noga. I druga strona. To samo ćwiczenie możemy wykonać w równowadze, więc kłóćmy się wszyscy za ręce. I teraz uwaga, od mojej prawej i lewej strony, czyli od mojego sąsiada po prawej, od mojej sąsiadki po lewej zależy, czy utrzymamy równowagę, nie? Więc każdy musi się postarać, żeby się nie przewrócić. Uwaga, i krążenie. To samo ćwiczenie, ale w równowadze. A sznurówki, nie? Druga strona. Druga noga. Druga. Jak się stresujecie? Ja się nie stresuję. Trochę się stresuję. Troszeczkę się stresujesz. To mam nadzieję, że już za pół godziny przestanie się stresować, co? Jedziemy, słuchajcie, pajacyki. Hop! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I bieg w miejscu. Wysoko. Kolanka w miejscu. Uwaga, nóżki o pośladki, czyli do tyłu. Do tyłu, do tyłu, do tyłu. Cofamy, cofamy, cofamy. Góra. Pamiętamy, oddychamy i tył. Uwaga, ręce na bordę, bioderka i trzy, raz, dwa, trzy, wysoko, raz, wysoko, trzy, wysoko, do sufitu, hop, hop, hop,
stajemy w kole, bo się troszeczkę nam zepsuło. I uwaga, głęboki wdech z rękoma do góry. I wydech, i w dół. Wdech. I wydech. Wdech nosem, wydech ustami, nie? Wdech. Uspokajamy organizmy i wydech. Tak, noga do przodu. I uwaga, są dwie możliwości, aby ćwiczyć ćwiczenie wykroczne. Możemy tak, albo mieć stopę z tyłu w ten sposób, albo w ten sposób. W zależności na jakie partie ciała i na jakie mięśnie chcemy zadziałać. Najpierw zrobimy sobie w ten sposób. I uwaga, tą nogę wysuwamy jak najdalej w tył i do dołu. I powinniśmy poczuć tutaj mięśnie, jak ładnie nam się rozciągają. Czujemy? Coś czujemy? Czy nic? 4, 5, druga. Prawie się wyzwolała noga. Jeszcze raz? Prawie złamałeś się wyzwolała. Prawie złamałeś? O, to niedobrze. 2, 3, to uważaj, żeby nie złamać. 5. No, prawie szpagat. I uwaga, to samo, mniejszy krok, ale stopy idą naprzód. I teraz sobie działamy na łydkę, wzmacnianie łydki. Czyli pochylamy się do przodu. Nie może ta fina nie podnieść. Nie można jej podnosić, to prawda. Czujemy coś? Tak. I druga. 4 i 5. I jaki mamy czas? Jeszcze zostało? Nie. Dobra, to wsiadamy. Dobrze, to rozgrzewkę w staniu mamy zaliczoną, to teraz zrobimy sobie rozgrzewkę w siadzie. Siad proste. Włączymy nogi za sobą. I uwaga, teraz sobie zadziałamy na ćwiczenia, wykonamy ćwiczenia rozciągające i ćwiczenia na plecy. Wszystkie takie statyczne, już nie dynamiczne na razie. Uwaga, mocno do góry, ręce są blisko uszu. Patrzymy sobie w sufit i prostujemy kręgosłupy jak przy przyciąganiu. Uwaga, mocno, mocno, mocno w górę, mocno, mocno, mocno i w dół do stópek. Raz, 2, 3, 4, góra, mocno i dół. Raz, 2, 3, 4, dobra. I dół. Nogę kładziemy sobie koło kolanka. To jest normalne, kiedy jest ból, pojawia się, a szczególnie tutaj, to znaczy, że mięśnie się rozciągają. To ćwiczenie nie polega na tym, żebyśmy od razu dotknęli stóp. Nie? Do tej możliwości, w której czujecie nogi się wykonuje, nie? Także to jest normalne. No i to mogą być po prostu zakwasy, nie? Czyli tak zwane troszeczkę będziecie czuli mięśnie. Dobra. I jedziemy sobie do nogi. I teraz tak. Kto nie ma problemu z dotknięciem stopy, to sobie idzie do środka. Tak, żeby gdzieś jednak poczuć nogę, nie? I sobie przytrzymujemy. No. Ja dam radę. 7, 8, 9, 10. I do środka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Druga. I uwaga. Do środka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kolanko. Stopa jest koło kolana, a nie pod, dobra? I do stopy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trudne. Chwytamy za stópki i jedziemy sobie tak zwane motylki. Czyli nadal rozciągamy tutaj mięśnie uda. Mocno do dołu. Mocno, mocno, mocno.
Mości są bardziej rozćwiczeni. Jeszcze stawy nie są zastane. Weź stopki. I teraz jak najbliżej przyciągasz się do siebie. Stopę. Świetnie. Super. Czujemy, jak rozciągają się mięśnie? Czy nie? Nie? To możesz jeszcze bliżej. Stopy. Jak ktoś nie czuje, to jak najbliżej siebie stopy, nie? I wtedy tak, jakbyś chciała kolana położyć na ziemi. Kolana na ziemi. Kolanami, zobacz. To kolana się rozciągają do, nie? Tak? Nie, uwaga, przechodzimy do takiej pozycji. Opieramy się. I uwaga, teraz sobie zadziałamy troszeczkę na plecy, ćwicząc nogi. Więc podnosimy nogi na wysokość i jedziemy rowerkiem. I teraz rowerek. Rowerek nie musi być szybki. Krążenia są wokół. Nie tak, tylko tak, tak jak rowerem. I stopy są na siebie, bo tak jakbyśmy mieli na pedałach położonych, nie? Stopy. I jedziemy 10 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Można położyć. Głęboki wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Gotowi? Tak. To jedna, druga seria. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wdech. Wydech. Dobra. To wstajemy i przejdziemy sobie do takiej zabawy, gdzie rozćwiczymy się pod względem przysiadów. Pytamy się wszyscy za ręce. I uwaga. Zabawa będzie polegała na tym, że będziemy ściskać sobie ręce. Idzie w jedną stronę, będzie szła w jedną stronę ściskanie albo w drugą. Ja będę osobą, która będzie podawała w którą. Nie możemy do siebie nic powiedzieć. I uwaga. Jeśli ścisnę komuś rękę, ściśnij mi rękę, robię przysiad. Tak? I uwaga, osoba, która ma ściśniętą rękę, musi wykonać przysiad. I chodzi o to, że będziemy to robić jak najszybciej. Osoby, które nie zrozumieją, bo też będziemy szli potem w dwie strony, czyli ja puszczę od jednej strony i od drugiej, u kogoś będzie, że będzie miał dwa przysiady do zrobienia. Tak? I uwaga, zabawa polega na tym, dwie ręce będą. Z prawej i z lewej może być. Przykład, uwaga. Ściskam rękę. Każdy każdemu ściśnie lekko rękę. Lekko, nie łamiemy sobie palce, dobra? Uwaga, ściskam. Ściskasz. Nie możemy zapomnieć, nie? Uwaga, podaję od drugiej. Jak komuś jest ciężko, może się po prostu pokłonić, dobra? Ja dużo zrobię. Rozumiemy? I uwaga. A można teraz jest też? Ja powiem kiedy, dobra? Najpierw musimy, bo będziemy teraz szybciej próbowali, dobra? Uwaga, czyli jak ja podam, to robimy szybko przysiady i dorobimy i jedziemy dalej, ok? Uwaga, trzy, cztery. No, ściśnij. A właśnie, no. My musimy i koncentrację uruchomić, i aktywność fizyczną, nie? U mnie? Jeszcze widzę. Jestem z wami. Uwaga, jadę od dwóch stron. I to jest fajne ćwiczenie na to i potem ty powracasz, nie? Ale z dwóch stron powinno być. No też powinno być. Pogubiliśmy się.
Zrozumiałam Krzysia. Uwaga, gotowi? Bo za chwilę będą też osoby odpadać, które nie zrozumieją ucisku, nie? Muszą podać dalej. Dobra? Tak. Gotów? Rozumiemy? Tak. Uwaga, mocne skupienie uwagi. Oczywiście tą zabawę można robić w domu, z rodzinami, zachęcić wszystkich i całą rodziną razem z kotem, psem i innymi zwierzakami podajemy i robimy przysiady. Pies będzie gryzł, a kot drapał. Uwaga, teraz ja już nie mówię, od kogo podaję. O, tam coś się zawiesiło, bo ja podałam od tej i od tej. No ja... Ty zrobiłaś, tam się zawiesiło. Okej, okay, uwaga, jeszcze raz. I uwaga, teraz zrobimy... Zobaczcie. Ja będę przechodziła i ja będę klepała lekko. Kto będzie zaczynał, tak? Co? A przecież ważny jest też ruch uciśnięcia, nie? Okej? Okay. Uwaga! Czas, start! O! Na pola! Najpierw uścisk, potem przysiadł. Okej, okay. Nie było ucisku. I uwaga, podajemy z dwóch, czyli tam na dziewczynach się skończy i wtedy wracamy z powrotem, okej? Okay? Uwaga, 3, 4. Świetnie, dobra. No to mamy co? 5 minut, 2, 7 minut. Okej, dobra, to zrobimy jeszcze na odpadanki. Jest. Uwaga. A przysiadę nie zrobiłeś. Podałeś dalej bez przysiadu. Okej, okay. Czyli tutaj na razie koleżanka nie zrobiła przysiadu. Ktoś nie dostał uścisku? Dostał, ja dostałam. Możesz usiąść z krzyżem, dobra? Tutaj sobie usiąść. Będziemy koło się zmniejszyć, uwaga.
Okej, tam coś z uściskiem pewnie jest, także wszyscy razem. Nie, no jak uściskiem. Wszyscy razem ściskacie na raz, no. Dobra. Uwaga. Dobra. I uwaga, szybciej. Poszło. To nikt nie odpadnie, bo tutaj wszyscy zaraz. Poszło. Pola, siadaj. Na swoim miejscu. O, albo tu koło Len. Coś niezmordowana ekipa. To jedziesz, jedziesz, jedziesz! O nie, płot! Tu ścisnęła mnie tu. Czyli... Majka. Klaudia! No ciekawe, kto jest mistrzem przysiadów. A, tam. Dobra, uwaga. Puszczam. Ja się nie liczę oczywiście, żebyście się nie stresowali. Jeszcze nas czeka dzisiaj 10 przysiadów do zrobienia, nie? Czekam. Także to już będzie dla nas jak chleb powszedni. Ała, prawie spadła. Raz, jedziemy. O, a tutaj w ogóle w trójkę cały czas robicie obłąd. Tam podałam. Tam. Czekaj, a mogę tak? O, uwaga. Wszyscy teraz. Oj. W kolanach to czuć. No, będzie, będzie. Błąd, gdzie pojawi się? U mnie się pojawił. Uwaga. O, Ej, błąd jest. Do tej osoby podała, no. Ale mnie też ścisnęłaś. Nie, tak. Nie, ty delikatnie. Ja zrobię delikatnie. Spokojnie. Dobra, uwaga. Czyli mamy mistrz. Brawo. Brawo. Dajcie z powrotem na dźwięk w porę. Świetnie wam poszło z przysiadami. Czy była fajna zabawa z przysiadami? Polecamy do robienia w domu z rodzinami? Tak. Okej, uwaga. I na koniec możemy sobie zrobić takie ćwiczenia oddechowe, takie uspokajające. I uwaga, głęboki wdech od dołu. I wdech. Wdech.
Wydech. I wdech. I wydech. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w odcinku drugim.